Weronika Fojecik, najlepsza zawodniczka dzisiejszego spotkania ze wsparciem dzisiaj z Kubą. Witamy serdecznie. Kuba się na razie troszkę zawstydził, ale może się z czasem odwstydzi. O, odwstydził się, dobrze. Weroniko, pytanie pierwsze. Dzisiejszy mecz to było dużo także takich pozasportowych emocji, prawda? Tam się zagotowało kilkakrotnie na boisku. Z czego wynikały te sytuacje? Tam w jednym momencie był aut, trenerzy nawzajem sobie auty pokazywali, drugich nie pokazywali, ale te emocje były dosyć duże dzisiaj, w ogóle w czasie całego spotkania, prawda? Tak, dzisiaj emocje myślę, że były dużo większe niż siatkówka, którą pokazałyśmy na parkiecie, bo pozostawiała wiele do życzenia. Najbardziej cieszą te 3 punkty. Myślę, że takie nerwowe sytuacje i gdzieś tam nasza wybuchowość w stosunku gdzieś tam do sędziów i przez te sytuacje była spowodowana gdzieś tam tym, że nam troszkę nie szło i to się później tak przekłada, że jeden kolejny błąd i już gdzieś ta frustracja sięga zenitu i wtedy już wszystko dookoła denerwuje i wszystko dookoła jest po prostu złe. No tak, ale to też pokazuje, że ten poziom siatkówki, na który tak w sumie narzekasz, jest na tyle na poziomie pierwszej ligi siatkówki u nas w Polsce wysoki, że zaczyna być powoli konieczna wideoweryfikacja, jeżeli chodzi o tempo gry, nawet w przypadku, no powiedzmy, sytuacji, które kiedyś były nie do pomyślenia, no bo wydawało się, że sędzia jest w stanie, czy sędzia liniowy, czy sędzia główny, czy sędzia pierwszy, czy sędzia drugi, wyłapać te błędy. No a teraz dzisiejszy mecz chociażby pokazał, że taka wideoweryfikacja pozwoliłaby po prostu zaoszczędzić sporo nerwów. Tak, zgadza się. Weryfikacja na pewno właśnie w takim meczu jak dzisiaj to na pewno by oszczędziła wielu nerwów, bo raz, dwa by się spojrzał w ekranik, byłoby widoczne, czy była piłka na aucie, czy w boisku i na pewno byśmy uniknęły takich nerwowych sytuacji. Nie wiem, czy jeszcze coś było do tego pytania, bo trochę... Jeszcze... O poziomie ogólnie, na którym gdzieś ta pierwsza liga wypędzała. Ja jestem bardzo wymagająca co do siebie i co do zespołu, bo wiem, co jesteśmy w stanie pokazać, co jesteśmy w stanie grać. Więc jeśli ja mówię, że nie pokazałyśmy wszystkiego, to naprawdę proszę mi wierzyć, nie pokazałyśmy wszystkiego. Na pewno się nie będę dzisiaj kłócił. Nie będę ryzykował, natomiast wracając jeszcze do spotkania i do tych emocji już tym razem sportowych, takie 3 punkty na koniec roku dają kopa pozytywnego na rok 2022, bo to był ostatni mecz w tym roku. Przyjdę właśnie z Witą Pantyce. Okej. Tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry kopniak. Na pewno gdzieś tam będzie czas, żeby złapać trochę oddechu. Czekają nas sparingi między świętami a Sylwestra. Nie wiem, czy mogę o nich mówić, ale czekają nas sparingi. Na pewno nie będziemy siedziały i całe święta i Sylwestra jadły, więc chwilka odpoczynku, wracamy od poniedziałku do treningów, później święta i wracamy do pracy. Bo trzeba zacząć wygrywać wszystko i wygrać ligę. Oczywiście życzymy tego z całego serca, trzymamy z całego serca kciuki i życzymy spokojnych i wesołych świąt. Dziękuję serdecznie i chciałam bardzo podziękować wszystkim kibicom za przybycie na dzisiejszy mecz i zaprosić na kolejne mecze i życzyć wesołych świąt i dużo zdrówka. Tak? Dziękujemy bardzo. Od Kuby, od Weroniki bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.